jest grubo. Jest grubo, czyli o hejcie i przemocy wobec dzieci z nadwagą i otyłością. My z kolegami coraz częściej między sobą mówimy, że dzieci są teraz jak kluski, tłustawe, blade, leniwe. Powiedział w rozmowie z jednym z dziennikarzy WF-ista z jednej z podstawówek. Artykuł opublikowała kilka dni temu jedna z ogólnopolskich gazet, a portale chętnie go podchwytują i udostępniają dalej właśnie ten tytuł, taki chwytliwy. Dzieci jak kluski, tłustawe, blade, leniwe. A nas zainteresował ten artykuł z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście mówi o dużym problemie, problemie otyłości, choroby otyłościowej u dzieci i że ten problem ciągle narasta, ale również zwrócił naszą uwagę sposób, w jaki te dzieci zostały określone. Taki mocno oceniający i naszym zdaniem hejtujący. No, zdecydowanie deprecjonujące. Tu zdradzamy już głos naszego gościa. Ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska, jestem dziennikarką medyczną. A ja się nazywam Magdalena Gajda, jestem społeczną rzeczniczką praw osób chorych na otyłość. I nasz gość Dominika Słomińska, psycholog dziecięcy i terapeuta rodzinny. Jak jest z tą agresją? Jak jest z tym hejtowaniem i takimi zachowaniami oceniająco wartościującymi wobec dzieci z chorobą otyłościową? Czy ja mam poczucie, że dzieci z chorobą otyłościową i dzieci z wszelkimi rodzajami dysfunkcjami niestety dotyka hejt, ale jest to wina chyba tego, że my mamy większe przyzwolenie na hejt, bo świat jest w tej chwili oparty na ocenie. Ja walczę z rodzicami, którzy trafiają do mojego gabinetu i którzy wymagają od dzieci, żeby miały piątki od góry do dołu, żeby wyglądały idealnie, żeby były piękne, żeby były mądre, żeby realizowały swoje talenty. I takie ciśnienie na dzieciach rodzi w nich ogromną frustrację, a wentylem do tej frustracji bardzo często jest właśnie agresja w stosunku do słabszych. A ja pomyślałam, że powiesz, a wentylem też bardzo często jest jedzenie. Jedzenie też to jest bardzo łatwy sposób na redukcję napięcia, bo jak jemy coś pysznego i ciepło nam się robi w brzuszku, to jest nam lżej na świecie. Poza tym my mamy też takie uwarunkowanie. My z Magdą przegadałyśmy wiele godzin na temat otyłości i w trakcie naszych rozmów stworzyłyśmy takie ładne, okrągłe zdanie, które odzwierciedla rzeczywistość, że w naszej kulturze miłość i troskę pokazujemy przez stół. I dzieci doświadczają właśnie tej miłości i troski okazywanej w ten sposób od wczesnego dzieciństwa. Czyli babcie gotują pyszne obiady, mamy gotują pyszne kolacje na powrót z kolonii, na powrót z wycieczek szkolnych. I dziecko uczy się, że tam, gdzie jest dobrze, spokojnie, bezpiecznie, tam jest dobre jedzenie. I później w dorosłym życiu, ale również w życiu nastoletnim i w sytuacjach stresowych tworzy nam się taki zasób, że uciekniemy sobie do jedzenia, bo kiedy było nam bezpiecznie, to jedliśmy dobre kotlety babci. A gdybyśmy się pokusili o to, żeby opisać, jakich form przemocy doświadczają dzieciaki z nadwagą i chore na otyłość? To jest tak, że ja bym zatrzymała się nad tą przemocą, ale też bym zróżnicowała podejście do dzieci chorych na otyłość. Bo czasami to jest tak, i obydwie formy są w jakimś stopniu przemocowe. Czasami to jest tak, że ta przemoc jest taka bardzo otwarta, czyli dziecko jest poddawane ostracyzmowi, jest wyautowane z grupy, jest niezapraszane do zabawy, jest wyzywane, słyszy, że ma tłuste łapy, że porusza się, że jest klopsem, że jest grubasem, że porusza się jak kombajn, że jest tłustą, leniwą, bladą kluską. Ale też jest inny sposób traktowania dzieci chorych na otyłość, czyli taki słodki, uroczy, prosiaczek, infantylny, taki uroczy.
I te dzieci bardzo często, dzieci, które są poddawane tego typu przemocy, one się adaptują do tej sytuacji. To znaczy nagle przystosowują się do takiej roli słodkiego, uroczego grubaska i żeby to przeżyć, myślą sobie, no jestem lubiany. Lubią mnie, bo tak mnie słodko traktują. Ale tak naprawdę jest to forma przemocy, a z ich strony jest to forma przystosowawcza, która w dorosłym życiu na pewno zbierze swoje żniwo. Jakie? Depresja, niska samoocena oraz niestety ten nawyk, który w nas się kształtuje, zajadania tego stresu i ta otyłość będzie coraz większa. Wracając do tego pierwszego cytatu, od którego zaczęłyśmy, te dzieci jak kluski, tak? Mhm. Tłuste, blade i leniwe. Jak ty traktujesz taki tytuł albo takie określenie w medium? No jest bardzo pejoratywne, bardzo pejoratywne, bardzo krzywdzące i myślę, że ono w swojej treści nie dotyka tylko dzieci otyłych, ale wszystkie dzieci, które przez dorosłych w tej wypowiedzi są spostrzegane bardzo źle. No oczywiście tłusta kluska przywodzi na myśl osobę otyłą, natomiast no, należy grzmieć na tego typu oceny, ponieważ one dają przyzwolenie na hejt również wśród dzieci, a źródłem są dorośli. No dobrze, ale być może tu autor chciał zwrócić uwagę na problem, chciał poruszyć, właśnie wywołać dyskusję, chciał poruszyć wyobraźnią odbiorców. No, zadziałał trochę metaforą. Obrazowo, tak? Sformułowanie jest bardzo nietrafne i bardzo agresywne i to w ogóle nie ulega wątpliwości. Nie powinny się pojawiać tak. Nie powinno się pojawiać tego typu tytuły, bo one są krzywdzące dla dzieci i no, dziecko, które to słyszy, może się poczuć w taki sposób zdefiniowane, a z tego nic dobrego nie wyniknie. A potem następni powtarzają te metafory i te określenia już. I utrwalają stereotypy, z którymi walczymy od ładnych kilkudziesięciu lat, od kiedy otyłość została uznana za chorobę. Taka jest prawda. Tak, natomiast to też jest tak, że ja cały czas powtarzam, że dzieci są lustrzanymi obrazami dorosłych. Jeżeli dziecko, zdrowe dziecko, słyszy w taki sposób określanie osób otyłych lub w ogóle określanie osób, które, nie wiem, są wolne, nie są energiczne i wychowuje się w takich pejoratywnych, nieprzyjemnych ocenach, to wydaje mu się, że to jest norma i wprowadza to do swojego życia, odzwierciedla to, ma przyzwolenie do tego typu agresywnych komentarzy i ocen. Pamiętam, że kilka lat temu rozmawiałyśmy na ten temat i ty zwróciłaś mi uwagę na jedną rzecz, którą później troszeczkę potwierdziły badania brytyjskie, bo ja przeczytałam w prasie medycznej o badaniach dotyczących dyskryminacji dzieci z nadwagą i z otyłością w szkołach. I tam Brytyjczycy wskazali na to, że te dzieci już na starcie są w gorszej sytuacji niż dzieci szczupłe. Takie nazwijmy, dzieci zdrowe. Mają wytyczane inne cele niż dzieci zdrowe. Są pomijane przy ambitniejszych zadaniach. Przy czym Brytyjczycy jeszcze zwracają uwagę na to, że często to jest nieuświadomione przez samych nauczycieli, że oni gorzej traktują dzieci z nadwagą i z otyłością niż pozostałe dzieci. Co tak, sądzisz na ten temat? Jak to wygląda u nas? Też często myślę, że nauczyciele nie spostrzegają tego jako gorsze traktowanie, tylko jako specjalny rodzaj pobłażliwości. Ochronę, czyli dam ci krótszy dystans na WF-ie, żebyś osiągnął sukces. Natomiast inne dzieci widzą, że ten dystans jest krótszy, a osoba z otyłością, najczęściej dziecko w młodym wieku, jest sprawna. W związku z tym efekty biegu na 100 metrów może wynik być znacznie wyższy niż u dziecka zdrowego, które jest szczupłe i nie ma takiej masy. Lub nawet tak? Zbyt szczupłe. Lub nawet zbyt szczupłe, nie ma takiej siły, nie ma takiej masy. W związku z tym ta dobra intencja nauczyciela niestety często jest mieczem obosiecznym i odnosi odwrotny efekt. Definiuje dziecko jako gorsze. Jak można z tym walczyć? Jak można temu przeciwdziałać? Co ty robisz? Jakie są twoje metody na to? Ja rozmawiając z nauczycielami, namawiam ich, żeby na samym starcie dawali dziecku z otyłością takie same szanse. To znaczy, żeby ta otyłość nie definiowała dziecka, tylko była jego cechą.
tylko i wyłącznie cechą. Czyli żeby nauczyciel dostrzegł predyspozycje dziecka, jego talenty, jego mocne strony i nie spostrzegał go tylko i wyłącznie przez pryzmat jego otyłości. Zachęcam nauczycieli, żeby rozmawiali z dziećmi zdrowymi, bo ja też rozumiem, że nie zawsze dziecko z nadwagą jest już dzieckiem chorym. Może mieć predyspozycję do tego, żeby zachorować na otyłość, ale może mieć również nadwagę, która wynika, nie wiem, z błędów dietetycznych, bo dziecko się urodziło z niską masą urodzeniową i rodzice je odkarmili. Ma złe nawyki żywieniowe, więc ja zachęcam nauczycieli, żeby wprowadzali w swoich klasach zdrowe nawyki i żeby one nie dotyczyły tylko dzieci z otyłością, ale żeby dotyczyły również dzieci zdrowych i żeby ten zdrowy nawyk siłą rzeczy wprowadzał dobre nawyki odżywiania i funkcjonowania u wszystkich dzieci, natomiast przy okazji skorzysta na tym dziecko, które ma złe nawyki żywieniowe, które jest źle prowadzone przez swoich rodziców. To też daje taką siłę w grupie, to znaczy oni mają jakiś jeden cel, czyli na drugie śniadania. Tutaj mówię szczególnie o tym starcie nauki 1-3, kiedy jeszcze nie wykształcają się te mechanizmy, bo małe dzieci, one biorą wszystko takie, jakie jest, one nie oceniają. Czyli to ryzyko, że osoba, dziecko otyłe będzie poddawane jakiemuś ostracyzmowi i dokuczaniu jest minimalne. Jeżeli dziecko zdrowe z domu nie przyniesie ewidentnie złego nastawienia do osób otyłych, one z automatu akceptuje i nie zauważa. To znaczy ja nawet czasami jestem zaskoczona, jak moja młodsza córka przyjaźni się z różnymi dziećmi. I ja czasami spostrzegam, że obcowanie z tym dzieckiem może być trudne, bo ona na przykład nieprzyjemnie pachnie, albo dziwnie wygląda, jąka się. Natomiast moja córka w ogóle nie zwraca na to uwagi. Ona jest w ogóle zachwycona z towarzystwa, fajnie się spędza czas, jest cudownie. Ona nie przepuszcza przez ten dorosły filtr oceny. I tutaj jest rola nauczyciela, żeby właśnie w tym nauczaniu zintegrowanym, czyli w klasach 0-3, dać dzieciom poczucie stworzenia społeczności i takiego poczucia gramy w jednej drużynie. Pokazujemy sobie szacunek i dbamy o siebie nawzajem. I na kanwie tego, że rówieśnik nie zauważy, że jego koleżanka lub kolega jest otyły, być może jest mniej sprawny, być może nie osiągnie takich efektów sportowych, ale na przykład fantastycznie rysuje, to niweluje później predyspozycje do tego, żeby to dziecko w starszych klasach było odrzucane i było źle traktowane. Dlatego taki projekt, wracam do początku mojej wypowiedzi, zdrowe odżywianie w klasie albo zdrowy tryb życia, kiedy jest prowadzone zespołowo i dzieci mają za zadanie w środę, w każdą środę na drugie śniadanie przynieść z domu sałatkę. I jest po prostu próbujemy różnych sałatek, która jest zdrowa, która jest pełna warzyw, witamin. I to nie jest pod hasłem odchudzamy się, dbamy o dietę, tylko to jest pod hasłem zdrowie, odżywienie. Żyjemy zdrowo, jest nam sympatycznie, biesiadujemy razem, próbujemy. I to też później procentuje, kiedy na przykład u dziecka z nadwagą rozwija się choroba otyłości. Rodzic jest świadomy. Dziecko trafia pod opiekę lekarza pediatry, który zwraca na to uwagę i dziecko otyłe musi zacząć przestrzegać zaleceń dietetyka, to dzieci z klasy mogą go w tym wspierać, ale nie w sposób oceniający, tylko w sposób przyjacielski. Ja o tym też piszę w wielu rozdziałach w mojej książce dla dzieci Kostka i Bruno Szkoła, Szkolne Przygody, gdzie nawet ciocia Magda, prezes fundacji, występuje. I muszę wam powiedzieć, że to jest jedna z pierwszych pozycji w ogóle na polskim rynku wydawniczym, w której znalazły się bajki wychowajki. Bajki nie. Wychowajki to jest pierwsza część. Druga część, ale bohaterowie są ci sami. Druga część szkolne przygody. I tam właśnie w klasie pierwszej jest chłopiec, który jest otyły i na początku mierzy się z odrzucaniem, z dokuczaniem, natomiast jest grupa dzieci, które dają mu ogromne wsparcie. No i przychodzi ciocia Magda z mądrościami do klasy i opowiada i robi warsztaty. I teraz dochodzimy do warsztatów. Ja też zachęcam nauczycieli, żeby
uczyli dzieci współodczuwania. Ponieważ to jest tak, że dziecko, które nie zdaje sobie sprawy, co to jest otyłość, z czym mierzy się osoba z nadwagą, jest mu łatwiej dokuczać i wytykać te inności. Natomiast dziecko, które zrozumie, które poczuje, jest mu łatwiej zaakceptować, zrozumieć, towarzyszyć i nie wytykać, bo nie spostrzega tego jako inność, którą należy deprecjonować, tylko jako inność, która jest towarzyszem życia. I dlatego ja zachęcam nauczycieli, żeby robili warsztaty na WF-ie i żeby każde dziecko z klasy przyniosło poduszkę, przyniosło kilka worków mąki i kaszy i obwiesiło się tym ciężarem. I żeby się poczuło jak dziecko. Żeby się poczuło jak dziecko, które ma nadwagę. I wykonało podczas zajęć WF-u szereg ćwiczeń. I żeby zobaczyli, jak to działa. Jak to działa. I te dzieci na poziomie empatii, współodczuwania nagle to widzą. I nagle zaczynają spostrzegać swojego kolegę czy koleżankę z otyłością wręcz jako bohatera, który pokonuje swoje słabości i osiąga takie fantastyczne wyniki. Ja jestem psychologiem, który uważa, że na każdy problem trzeba spojrzeć holistycznie. Czyli problem nie jest tylko w dzieciach, które dokuczają. Problem jest również w dziecku, które jest ofiarą i które nie ma wykształconych mechanizmów obronnych, które nie wie, jak się bronić, które często wchodzi w tą rolę ofiary, które się poddaje, które nie potrafi powiedzieć stop, nie odpowiada mi to. Jak pomagasz takiemu dziecku? Właśnie holistycznie. Czyli proszę rodziców o zmianę postawy. Uczę dziecka mechanizmów obronnych. Pokazuję mu, w jaki sposób może asertywnie zachować się względem rówieśników, którzy mu dokuczają. Uczę go nie reagować na zaczepki, ponieważ wiadomo, że dzieci, które dokuczają, to są też dzieci, które przez dokuczanie kompensują sobie jakieś swoje deficyty, które same mają niską samoocenę, które są źle traktowane przez rodziców, które mają na przykład złe stopnie, które są nielubiane w jakichś środowiskach. W związku z tym najłatwiejszą drogą zbudować sobie siłę na słabszym. I jeżeli one odnoszą sukces, czyli dziecko otyłe, któremu dokuczają, pokazuje, że je to rani, pokazuje, że jest słabe, że płacze, że to działa, to dziecko, które dokucza, osiąga swój cel. Czuje się silne i sprawcze. I taki prosty zabieg, jeżeli powiemy dziecku z otyłością, słuchaj, powiedz, widzę, że mi dokuczasz, ale ja nie będę tak z tobą rozmawiał. Ja nie jestem tym zainteresowany. I odwróci się i odejdzie, to dziecko, które dokucza, nie osiąga swojego celu. Nie jest w stanie zbudować swojej siły. W związku z tym rezygnuje z tego dokuczenia, bo widzi, że to nie działa. Natomiast oczywiście dziecku, które jest uczone takich mechanizmów, musimy dać też taką przestrzeń, żeby się odgadało. I od tego są wizyty z psychologiem, kiedy ono może przyjść i szczerze się popłakać i powiedzieć, jak jest mu bardzo źle i bardzo trudno w tym środowisku, jak nie znajduje swojej przestrzeni wśród rówieśników. No i tutaj jest w ramach tego holistycznego działania wycieczka do rodziców, do których jest prośba, żeby stworzyć dziecku taką przestrzeń, w którym ono się dobrze poczuje towarzysko, czyli żeby wybrać wybrane przez dziecko rówieśnika w klasie i zaprosić je do domu. I zadbać o to, żeby scenariusz tej wizyty był bardzo atrakcyjny dla dziecka odwiedzającego. Idę do nauczycieli i proponuję warsztaty interwencyjne, w których dzieci, które dokuczają, zrozumieją, że tam jest drugie dno. Zrozumieją, że dokuczają po to, żeby zbudować swoją siłę, bez zrozumienia tego, że tak naprawdę budując swoją siłę, bardzo ranią inną osobę, bo często dzieci tego nie rozumieją, one tego nie analizują, one po prostu działają. Czują się słabe, widzą słabą osobę, uderzą w nią, poczują się lepiej. Bardzo prosty mechanizm, który się dzieje, który jest bez analizy. Ja nigdy nie zakładam złej intencji dziecka. Mówimy dużo o zachowaniach w szkole i zachowaniach, co może zrobić nauczyciel albo jak w ogóle w klasie tę sytuację ustrukturalizować, żeby mniej inne dzieci dokuczały.
dziecku z otyłością, ale jak to jest, jakie mechanizmy działają w domu? Bo ta agresja też często pojawia się ze strony najbliższych. W naszej kulturze, nie wiadomo dlaczego, ale nadwaga jest rzeczą wstydliwą. Nie wpisuje się w idealny obraz człowieka. Co oczywiście jest jakimś absurdem całkowitym. Równie dobrze możemy dokuczyć osobom szczupłym, że suche to złośliwe. Bo takie obraźliwe komentarze też funkcjonują w naszej kulturze. My się lubimy obrażać z jakichś względów. No i taki rodzic, któremu rodzi się dziecko i które wzrasta. I na początku, jak ma te wałeczki, to jest słodkie i cudowne. Ale później, jak już wzrasta, to nagle staje się to problemem. No i zaczynają się komentarze od rodziców. Jedz mniej, niedługo będzie ci łatwiej przeskoczyć niż obejść. Będziesz kluską. Będą ci dokuczać dzieci. Drzwi się nie zmieścisz. Zobacz na siebie, jak ty wyglądasz. Pójdziesz do szkoły i będziesz musiał siedzieć na dwóch krzesłach. Zobacz, ile słodzisz. No i te komentarze, które docelowo mają zmotywować dziecko, zmobilizować dbania o siebie. Ja mam wrażenie, że takie komentarze stosowałam do mojego syna. Mało tego, właśnie intencja jest dobra. Forma nie ta. Tak, tylko forma nie ta. No właśnie. I tutaj możemy w ogóle poszerzyć to zagadnienie, bo ono prowadzi nie tylko do tego, że dzieci, które mają nadwagę, zaczynają się źle czuć i zaczynają się czuć nieakceptowane nawet w środowisku, które powinno być najbezpieczniejsze, we własnym domu, z najbliższymi, z rodzicami, z braćmi, z siostrami, to często jest tak, że tego typu komentarze dotykają dzieci, które na przykład dojrzewają, ale nie mają nadwagi. Natomiast rodzic mówi coś takiego i to jest bardzo prosta droga do zaburzeń odżywiania. Ja mam mnóstwo nastolatek z kompulsywnym jedzeniem, z otyłością, które słyszały od swoich rodziców, szczególnie od ojców, no przesadziłaś, no uda, to ty masz po prostu jak Jagna. I ta młoda dziewczyna, która chce być atrakcyjna, a jeżeli ojciec jej nie akceptuje, no to w ogóle uważa, że jest nieatrakcyjna, zaczyna dbać o tą swoją atrakcyjność, wprowadzając na chybił trafił jakieś dietę, zaburza sobie metabolizm, co w linii prostej prowadzi do otyłości. Czyli ta dobra intencja troski, bądź piękna, bądź szczupła, odnosi zupełnie odwrotny efekt. Na co to zamienić? Na jakie zachowania? Jak pomóc dziecku z otyłością, nie raniąc go? No przede wszystkim nie oceniać i nie definiować, tylko wspierać dyskretnie. Jeżeli widzimy, że dziecko ma tendencję do otyłości, to wprowadźmy w domu zasady żywieniowe, które będą dotyczyć wszystkich członków rodziny i które nie będą wytykać dziecka, że to jest dla niego, żeby schudło. Tylko po prostu odżywiajmy się zdrowo, tylko po prostu razem uprawiajmy sporty, chodźmy na spacery. No a jeżeli jest to cecha uwarunkowana genetycznie i dziecko no, trochę jest skazane na otyłość i je jak ptaszek, a mimo wszystko tyje, no po prostu trzeba to zaakceptować i w miarę możliwości zadbać o to, żeby te stawy były jak najmniej obciążone, serce najmniej obciążone i po prostu towarzyszyć z pełną akceptacją. I przede wszystkim w takiej sytuacji zgłosić się do lekarza i sprawdzić, co może być z dzieckiem nie tak, co było u niego. Zdecydowanie podpierać się specjalistami, natomiast w taki nie stygmatyzujący dziecko sposób, bo pójście do lekarza i powiedzenie dziecku idziemy, bo jesteś za grube, od samego początku dziecko stygmatyzuje. Ja bym chciała, żeby i dążę do tego, żeby przekazać taką informację, że otyłość, nadwaga i to, że może coś się na poziomie fizjologicznym z dzieckiem dzieje źle, jest jedynie cechą, żeby to nie stygmatyzowało dziecko i nie definiowało go jako grubasa, jako człowieka, tylko żeby było cechą jedną z wielu. Ja chciałabym jeszcze o coś zapytać, bo powiedziałaś, no, dla mnie o takiej sytuacji fenomenalnej, że rodzice orientują się, że z dzieckiem jest coś nie tak, że jest poddawane przemocy, jakiejś formy hejtu, zgłaszają się do ciebie z prośbą o tak pomoc i wsparcie. Tak jest bardzo często. A czy zdarzają się rodzice, którym to umyka, że dziecko tak chowa to w sobie, że nie są w stanie rozpoznać problemu? Czy są jakieś oznaki, jakieś symptomy, że dziecko, które ma nadwagę, które ma otyłość, podlega jakimś formom przemocy w domu, w szkole, na ulicy? Bardzo często dzieci wysoko wrażliwe kumulują w sobie ten stres i ten smutek, choćby po to, żeby nie martwić rodziców.
To prawda. Myślą sobie, nie będę mówił, że mi dokuczają w szkole, bo im będzie przykro. Albo jeszcze głębiej, pomyślą sobie, że urodzili nieładne dziecko, niedobre dziecko. Przestaną mnie kochać. Albo sami pomyślą, że są wybrakowani, bo urodzili takie dziecko. W związku z tym dziecko, chroniąc rodziców, przychodzi do domu i wręcz opowiada, jak to cudownie było w szkole, z kim się bawiło, co robiło. Nie ma takich jawnych sygnałów w stosunku do rodziców żadnych, że dziecko żyje w dyskomforcie w szkole. Natomiast czujny rodzic zobaczy, że coś jest nie tak, bo dziecko nie będzie uprawiało życia towarzyskiego poza szkołą. Nie będzie zapraszane. Będzie się zamykało w swoim pokoju. Będzie mówiło, że lubi być same. Nie będzie się zgadzało na to, żeby zapraszać rówieśników do domu z klasy. Będzie się wstydziło jeść przy innych ludziach? Może się tak zdarzyć, że będzie się wstydziło jeść przy innych ludziach. Może się też zdarzyć tak, że będzie się objadać trochę tak jak alkoholik, który pije po cichu. To będzie jadło po cichu, zamknięte w swoim pokoju. Albo będzie wychodziło ze szkoły i po drodze będzie kompensować sobie to napięcie wynikające ze szkoły. I będzie robić potężne zakupy i jeść je, zanim dotrze do domu. To taki prosty komunikat, jeszcze na koniec. Coś, z czym moglibyśmy zostać. Jak takiemu dziecku pomóc? Przynajmniej na ten pierwszy rzut. Jaki jest ten pierwszy moment pomocy? Przytulić najpierw. Najpierw przytulić, najpierw dać ciepło. Najpierw powiedzieć, oni nie mają racji. I to jest też bardzo ważne, żeby dziecka nie okłamywać, bo bardzo często rodzice wchodzą w taki system pocieszania, ale co ty, w ogóle ona jest zazdrosna, w ogóle nie jesteś gruby, co ty w ogóle, o czym ty mówisz? I zaklinanie trochę rzeczywistości. Zaklinanie trochę rzeczywistości. A dziecku najbardziej, największą pomocą będzie powiedzenie mu, prawda jest taka, że masz kilka kilo więcej, ale to w ogóle nie mówi o twojej wartości. To jest jedna z twoich cech, bo masz kilka kilo więcej, ale masz też 1,40 m wzrostu, masz zielone oczy, wspaniale rysujesz, potrafisz cudownie zadbać o zwierzę, o psa, o kota. Jesteś fantastycznym przyjacielem, który pomoże i pożyczy koleżance kredki. Doskonale liczysz. Czyli poza takim ciepłem i poza tym, żeby uświadomić dziecku, że to jest cecha, a nie jego definicja, prowadzić wszelkie mechanizmy, które budują wartość dziecka i samoocenę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Dominika Słomińska, psycholog dziecięcy i terapeuta rodzinny. A teraz pytanie do was. Co wy uważacie na temat hejtu wobec dzieci z otyłością? Czy macie na to jakieś przykłady? Zapraszamy razem z Małgosią do skomentowania tej sprawy w komentarzach pod podcastem albo na naszym fanpage Jest Grubo na Facebooku. Ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska. A ja się nazywam Magdalena Gajda. I to był nasz podcast Jest Grubo, czyli rozmowy o życiu osób z większą masą ciała. Premierowych rozmów Jest Grubo słuchajcie zawsze w środę po godzinie 20. Kanał Jest Grubo znajdziecie na YouTube, Apple Podcast, Spotify, a także na antenie Radia Płock FM. Serdecznie zapraszamy.